Nie, trupa nie zabieramy, zabieramy fanty. Zawsze ludzie chowają ludzi z jakimiś, wiesz, biżuterią, jakimiś pamiątkami rodzinnymi. To jest dość dużo warte zawsze. Że kwiatki? Jakie kwiatki? Co to kurwa? Randka? No zwykłe spotkanie. Ja to nie przychodzę kurwa w biznesach, żeby się ruchać, tylko to przychodzę w biznesach, żeby nawiązać relacje do wytworzenia kwitu. Ona z chłopem. A może to nie ona? Siemanko! Spierdalaj. To jest ona. Patrzę w telefon. A nie no stary, no nie będę kurwa o to piździe robił na złość no. Daleko stały takie schody. No bo ktoś kurwa, widzieliście tam róża leżała, czyli ktoś kurwa dostał CK, no i oni siedzieli nad jego grobem, bo sobie kogoś wspominali. A wy od razu już kurwa, żeby go najebać, no bez przesady. Ale stary brakowało jeszcze menu o wyboru opcji dialogowych. Dobra, nie podpuszczajcie mnie do niczego. Ja to się czasami czuję, tak jakbym był kurwa z powrotem w podstawówce, bo ja taki byłem pojebany. I w gimnazjum, ja się czuję tak, jakby mnie chłopaki kurwa na wiesz, ci co mieli wiesz, piątki, czwórki, ale oni lubili wiesz, się ze mną bijać, mówią dawaj masał, dawaj odjeb coś, mnie tak nakręcali, nie? Ja się tak samo teraz czuję, tak samo jakbym wrócił kurwa do tych czasów, gdzie czytam ten czat i mówią dawaj, to i tamto, a potem kurwa tylko dostaję po bęckach. No już tak całe życie, wszyscy mnie namawiają. Wow. Siemano. Siemanko. No właśnie tutaj mieszkam. Kurczę, nieźle się tutaj urządziłaś. Ogólnie zabłądziłem na cmentarzu, bo spotkałem jakąś parę i mówię, no nie kojarzę, żebyś była blondyką, ale mówię, dostała dziewczyna, mówię, podejdę, może się przefarbować. Często dziewczyny zmieniają swój wygląd, prawda? Podchodzę prawda, i no. Tam był motocyklista przy niej, dlatego skumałem, że to może być, no możesz być ty, bo ty pracujesz tam w tym barze. Ja podbiłem do nich i mówię, siemanko. Tak, ale mówisz, że oni są tutaj na cmentarzu, tak? Tak, a jeden z nich, ten motocyklista powiedział do mnie po prostu spierdalaj. A ja mówię, ktoś im chyba kropnął, mówię, nie będę im zawarcał gitary. Dobra, chcesz porozmawiać, czy od razu idziemy do roboty? Wiem, że jest dość późno. Do roboty? Czyli do jakiej roboty? No, kalendarz adwentowy otwieramy. Czekaj, ty z tym wykopywaniem ludzi na cmentarzu to mówiłaś naprawdę? No tak. Słuchaj, tak się składa, że ostatnio też kogoś wykopałem. Kogo? Jak ty pokażesz mi, kogo wykopałaś, to ja ci pokażę, kogo ja wykopałem. Dobra. Ale tak od razu do pracy? Może byśmy chwilę pogadali, no. Nie wiem, zajaram papierosa, bo cokolwiek. Trzymaj. Kurczę, jesteś gorąca i wyciekam pana, cholera. Bo już jest późno, nie możemy poczekać, aż będzie jasno, bo wtedy się ludzie zejdą, rozumiesz? Co je? No dobra, ale tego papieroska możesz spalić, masz papierosy czy ci dać? Nie no, mam fajka, przejaram sobie, ale tak na trzeźwo chcesz kogoś wykopać? Mam przy sobie kurwa butelkę romu i whisky, no, jakbyś chciała. Ja nie piję, jestem na lekach. Na jakich lekach, jeżeli chcesz mi w ogóle odpowiedzieć? Psychotropowych. Czasami mnie odpierdala delikatnie. Jakbym gdzieś to słyszał. W sumie też mi czasami odpierdala, ale ja nigdy na żadnych lekach nie jestem. No, ja musiałam iść, matka mi kazała. Matka ci kazała? Tam mi matka też kazała raz wypierdalać i teraz tej matki już nawet nie mam. No mi ojciec kazał wypierdalać, ale jak siedziałam gdzieś na wózku inwalidzkim, bo miałam wypadek, to chciał mnie zrzucić z góry na tym wózku. Na tym wózku? A to co, ja on też pracował na tym cmentarzu, czy co? Nie, on był motocyklistą. Nie wiem teraz, gdzie się podziewa. Nie mam z nim kontaktu. Czekaj, ale to jakby ty masz coś wspólnego z tymi klubami motocyklowymi, motorniczymi, czy co? No nie, ja tylko na tawernie pracuję. Aha, no dobra. Ja tam się nie mieszam w takie sprawunki, rozumiesz? To nie dla mnie. Wolę sama działać. Sama działać? No ale teraz w sumie działam z tobą. Kurczę, jest bardzo ciekawa tej roboty. Tak się składa, że tobie też chciałem coś zaproponować, ale ja najpierw tobie pomogę, a potem porozmawiamy. Nie no, słucham, jak najbardziej. Słuchaj, to zajmijmy się tą twoją pracą, to nie ucieknie. Przegadam ci to albo podczas pracy, albo wiesz, muszę wyczuć moment. No dobra, to chodź. A gdzie oni są? A tylko łopata, nie potrzebna nam jest jakiś worek albo cokolwiek. A oni to są gdzieś tam, w tamtą stronę, zaraz przy płacie. No dobra, to my gdzieś tutaj znajdziemy przy brzegu. Nie no, worek niepotrzebny, do czego nam worek? A, no bo chcesz w końcu wykopać trupa i no wiesz, te kości ale... umarłego, ale... Nie, trupa nie zabieramy, zabieramy fanty. Zawsze ludzie chowają ludzi z jakimiś, wiesz, biżuterią, jakimiś pamiątkami rodzinnymi. To jest dość dużo warte zawsze. No powiem ci, że nie są masy, ale jakby... Czy to jest na pewno legalne? Jakby... Słuchaj, to pewnie nie jest legalne, co ja się głupio pytam? No bez ryzyka nie ma zabawy. Ta, bez ryzyka nie ma zabawy, skądś to znam, kurwa, pokończymy z długami. No ale dobra, no chodźmy, no pokaż mi, o co w tym chodzi. O, znaczy 14, tak? 14. 27, 12, wow, ale... Co, masz coś? Tak, chyba coś mamy. Będzie tutaj. O. Zaczynamy od tego, że łopata w dłoń. Łopata w dłoń, tak, już tak. I musimy prostokąt wykopać, żeby zdjąć trawnik. Rozumiesz, o co chodzi? Prostokąt wykopać, żeby zdjąć trawnik, tak. Tak dookoła dziury porób, żeby to zdjąć bez uszkodzenia. Żeby potem się nikt nie strzelił, że to było rozkopywane. Tak, kumam. Z kimś miałem z tym styczność. Wykopałem jakieś osobę z tego cmentarza, bo mnie kiedyś wkurwiło. No ją zabili, no ja wiesz co, ją wykopałem, a kościół rzuciłem po całym mieście. Kto to był? A to taki tam... Policja chyba jedzie. Mam nadzieję, że to nie do nas. Nie, na pewno nie do nas, na 100%. Kto, jakby policja przyjechała na cmentarz w środku nocy? Kurde, no nie chcę coś odejść. Dobra, teraz dawaj na raz, dwa, trzy. Ty, oj, ty przy nogach, a ja przy nagrobku. Dobra, no chyba się dokopaliśmy. Powiem ci, jak będzie gotowa. No, w sumie dobra, to ja się napiję tego whisky. Jeżeli ty nie chciałaś, to ja się napiję whisky. Coś o mnie? Jakieś może najciekawsze kwestie. Najciekawsze kwestie? No. Z tych ostatnich to na przykład, kurwa, ostatnio na moich oczach odjebali mi matkę. Kulą, kurwa, dostała kulę w głowę. A potem ją spaliłem w sanatorium i ją potem postawiłem na ścianie. Miałem plan, żeby te prochy popakować i połączyć z metamfetaminami i rozprowadzić to na miasto. Może to być chwytliwy towar, żeby kurwa ćpać umarlaka, a wtedy... Zajebista! No, mogę się tu wkręcić, mogę rzucić z tobą ten towar. Poważnie? No, umarlaka, przecież to jest najlepszy pomysł na świecie. W sumie... Nie wiem, czy ten towar klepia, bo trzeba by było w ogóle, wiesz, go przetestować, ja za bardzo nie chcę o tym, nie chcę szukać jakichś testerów. Musiałbym chyba sam to zrobić i przyjechać własną matkę. Ale nie powiem, że nie mogę ci posypać pasa. No dobra, można spróbować. Nigdy nie brałam, ale czemu nie? Dobra, wchodzę niżej i odkręcam śruby. Dawaj, Diamond, pomóż mi. Tak, już ciągnę za to, dawaj, do góry. No słuchaj, znalazłem trochę gotówki, miał kurczę w kieszeni, chyba zapomnieli mu wyjąć. Dobra, to bierz wszystko, co znajdziesz. Słuchaj, na okolicy to jest 500 baksów. Kurde, nie spodziewałem się, że w ogóle umarlak może będzie cokolwiek przy sobie. No ja sobie znalazłam bransoletkę i sygnet. Ale to był jakiś stary grób. Bransoletkę i sygnet, cholera, rzeczywiście można na tym zrobić, nie spodziewałem się, że $500 tutaj znajdę. Ale co jak co, to jest twoja praca, więc ja, to jest... Nie, zatrzymaj to dla siebie, to jest twój pierwszy dzień w tej robocie. Musisz mieć jak najlepsze wspomnienia. Przepij to albo przećpaj, jak wolisz. Chyba się nie powinien obrazić, truposek. Dobra, to musimy to chyba zasypać tak, żeby nikt nie zauważył, że tutaj było w ogóle coś majstrowane. Tak, no wyłaś. Może ci idzie na tym niezły pitos zgarnąć. Przemyślę o tym, żeby w przyszłości, jak się dorobię, otworzyć prosektorium, palić ludzi żywcem. Palić ludzi żywcem? Ale to już w ogóle jest nielegalne i za to można iść do paki. A myślisz, że za to nie? Chwila, co jeżeli ty mnie w ogóle w coś wkręciłaś teraz i... Ej, skąd mówisz, że ktoś mnie teraz nie obserwuje? Nikt się nie obserwuje, Diamond, spokojnie. O, na pewno? Ja nie chcę wrócić do parki, ostatnio tam siedziałem dosyć długo. Na pewno, nic się nie dzieje. Jakby była policja, to pierwsza się rozjebała i uciekała stąd. By była policja, to by się pierwsza rozjebała i uciekała stąd? No. Myślałem, że to ty mnie do tego namówiłeś. Ej, hola. To bym ja powiedział, że to ty mnie do tego namówiłaś. To było już za późno. Ach. Dobra, zasypuj to. Dobra, teraz pochodzę, podążę to ubić. No nic, no powiem ci, że całkiem ta praca. Mogłabyś mnie kiedyś kręcić, jakby były ten kalendarz adwentowy, tak? Dni parzyste, wtedy się wykupuje umarlaków. Nie no, codziennie, do świąt. Codziennie do świąt, no to jeszcze trochę czasu zostało. prawda, no. Nie, jak będzie trzeba, to cię zaproszę, no, jak będę potrzebowała pomocy. Czasami ktoś mi pomaga. O, no, na pewno mógłbym ci jeszcze nieraz pomóc. Słuchaj, tego też mam pewną sprawę w sumie do ciebie. No? Kurczę, mam pewien plan w głowie, który sobie ułożyłem jakiś czas temu. Szukam ludzi, którzy chcieli może by też trochę zarobić, ale nie jest tutaj mowa o drobnych, czyli jak $500, czy na przykład jakaś tam biżuteria. Mówię tutaj o czymś znacznie, ale to znacznie większym. Rozumiesz? No dobra, przewijaj, rozumiem. Jakoś tak się dziwnie czuję tutaj przy tym grobie, chodź może za tą górę. Nie, tam mam fotel, możemy się rozsiąść. Tak, zobaczyłem, było tam całkiem nieźle. Słuchaj, bo czy muszę ja trochę więcej o sobie opowiedzieć, ale to zaraz. Pewnie, ale ty szybko idziesz. Tak już jestem włączony, jak coś robię, to robię szybko. We wszystkim jestem szybki. To dobrze. Chociaż nie do końca. Co masz na myśli? No jak szybko jeszcze możesz się zadławić. Muszę to sobie zapisać. A gdzie to zapisujesz? W notesie, a gdzie? Zawsze sobie wszystko w notesie sobie zapisuję. Jak byłem trochę bogaczy, to zapisywałem w tablecie, ale o tym to zaraz. No dobra. Brzmi ciekawie. A czemu to zapisujesz? Masz słabą pamięć, czy co? Nie mam, po prostu od małego wszystko zapisywałem, dlatego jestem takim intelektualista i indywidualista i w ogóle jestem przedsiębiorcą. No dobra. O kurde, ładny tutaj widok. Dobra. No ładny, nie? Kto ma taki widok z domu jak ja? Nie. No ty masz, tylko ty. No. Dobra. Posłuchajmy, Madi. Ogarnąłem w ogóle pracę, nie? Zacząłem wiązać koniec z końcem. A gdzie to praca? W taksówce. Wróciłem do taksówki i znam się z szefem taksówki, przyjął mnie z powrotem. Wiesz, trochę sobie życie chcę ułożyć na nowo, ale cholera mnie już zaczyna swędzić trochę, bo kiedyś miałem dużo cashu, bo teraz już nie mam, rozumiesz? Ale to nie jest tak, że tego cashu znowu nie zdobędę. Ja po prostu wiem, jak robić ten cash, tylko potrzebuję tego odpowiednich ludzi. Nie czy kiedyś słyszałeś o takim popularnym skoku w mieście na Pacific Bank, gdzie kurwa zostało wysadzone dzieci w powietrze. Dzieci? Tak się składa, że dzieci. Dobrze, to dobrze. Ale właśnie, nie słyszałam. Właśnie zajebiście. Jarałem się tym, jak były przyklejone te 4 kurwa do ich plecaczków małych, a one tak kurwa wypierdalały w powietrze wszystkie. Szeluk, ale gdyby były zamane negocjacje, to ja jebnąłem Pacific Bank. Tak zwana, to ja jebnąłem Pacific Bank, a teraz się ukrywam. Odjebałem swoją puchę i zapałem swojej przeszłości. Mam już około ze 300 lat. Chciałem jeszcze raz poczuć tą bryzę młodości, ten jedyny jeszcze ostatni raz, rozumiesz? Załatwiłem 2 profesjonalistów, których chciałbym ci tobie przedstawić i zobaczyłem w tobie to coś, gdy rozmawialiśmy w barze, że w sumie jesteś taka wyjątkowa, ale nie myśl sobie, że ja cię tutaj podrywam, tylko jesteś wyjątkowa pod względem, kurwa, wykonania mojego i zrealizowania zajebistego planu w tym oto zajebiste miejsce. Los Santos, skurwiałem i jebiącym jak grzyb spod nosa, znaczy baba spod nosa, która odkleiła się spod nosa tydzień temu, gdy waliłem kokosa. Takie baby potem są strupy, jak się spadną są takie strupy i baby, zakrwawiony jest nos. Ale to nie o tym, słuchaj. No dobra, no. Jest plan do zrealizowania, żeby skoczyć kurwa w pewne miejsce. No, dostałem cynę jakiś czas temu, żeby skoczyć w pewne miejsce i podwędzić pewne rzeczy i pewien samochód. To miejsce jest nieźle pilnowane i do tej roboty jest, powiem tak, potrzebna zgraja samych profesjonalistów. A tak jak ci powiedziałem, o to się nie martw, bo tych profesjonalistów ci zaraz przedstawię. Wykonam jeden telefon. Czy nie byłabyś zła, żebym ci kogoś przedstawił? Nie ma problemu. Słuchaj, tylko zanim ich poznasz, to musisz dać mi odpowiedź. Czy jesteś odważną dziewczyną i nie boisz się wyzwań i ryzyka? Nie, możemy coś ojebać razem. Byle nieważne. W sensie, że skok. Tak. Wasz? Wem. Serio? Ale co? Ja myślę, że nie masz. Dobra, chwila, zadzwoniłem, tylko się napiję, bo mnie trochę zasłał w gardło do tego biadolenia. Halo? Mukuku! Co? Słuchaj, jest robota, halo? Spotkałem się z ostatnią, kurwa, kartą w naszej talii. Znalazłem odpowiednią osobę do wykonania największych skoków w tym mieście. Mukuku, jesteś z Ronaldinho? Tak, Ronaldinho ze mną. Ronaldinho, powie coś do Sławki. Yo, what's poppin'? No, what's poppin', tak, dobra, słuchaj, dam ci znać, gdzie PRS macie być we dwójkę sami, żeby nikt was nie śledził. Dobra, Mukuku wysłuchać i wiedzieć. No, dobra, sztywno Mukuku, pełna Mukuku, no. Strzała. No, Ronaldinho jest deportowany z Brazylii, a Mukuku mówi, że jest tutaj nielegalnie, bo on jest tam kurwa gdzieś z Kolumbii, a tej, RPA chyba. On się też jakoś urwał w kontenerze, bo mówił, że jest eksportowany. Mukuku i Ronaldinho, tak? Do Mukuku to trzeba tak, do Mukuku. Jak się gada do Mukuku, to do Mukuku trzeba dobrze gadać. Jezus no. Maria. Mukuku jak idzie, no spokojnie, Mukuku ci krzywdy nie zrobi, ale Mukuku wie i on rozumie trochę. No nie taki byle jaki fajnopa, wysyła Mukuku adres i perełez, mam nadzieję, że trafi. Ale on normalnie mówi, że mówi, że rozumie, czy co? Ta, Mukuku skocaje, Mukuku skocaje. Oby. A, nie będzie Ronaldinho, bo nie jest piłką, to też może jakieś triki ci pokażę. Nie wiem, czy interesowałaś się w ogóle jak to... O, kurwa. Nie interesowałam się. No nieważne. Ale no powiem tak, plan jest do dopracowania, nie chcę za bardzo go jeszcze zdradzać, ale po prostu widzę, że jest osobą odpowiedzią do zrealizowania niecnych robótek, takich, o których można się nie wzbogacić, tylko to wszystko będziesz musiała zachować dla siebie, rozumiesz? Chodźmy to, czy to powiesz wujkowi, matce, znajomym, komukolwiek, chyba o tym nie wiecie, to jest plan między mną, tobą, Mukuku, a Ronaldinho. Postaram się nie wypaplać. A ja też nie wypaplałam o tym, że żyć grzebała razem ze mną na tym, bo wyjawię twój sekret i stracisz robotę, teraz miasz. No nie ale jest... oni wiedzą o tym. Kto był? No moi pracodawcy. A, no w sumie tak, mówiłaś o tym w sumie nawet będąc za murem. No dobra, ale uznajmy, że to 50-50. 50-50? Uznajmy, że tak jest. Że jak ja powiem, to ty też powiesz. No prosta sprawa, mi możesz ufać. No, ty mi dałeś. No właśnie. Na pewno się nie rozjebie. Ja się też na pewno nie rozjebę. No dobra. Trzymam cię za słowo. Ale to nigdy nie doniosłem na policję. Ja też nie. Jej! W życiu. Yes, gol! Słuchaj, ja w wolnej chwili wiesz, popatrz samo, że czasami na mnie jak se kopię z Ronaldinho w piłkę, na boju? Pewnie. A mogę chłopaku zabrać ze sobą? I co, zrobimy sobie mały meczek? No. A jak z całego lata będziesz mi krzyczała maluchu? Maluchu? Czemu akurat maluchu? No bo tak. Ale to 200 baksów. Ej, chwila. Najpierw to muszę zapisać, dobra? Ile to było? No, 200. 200 baksów. Za maluchu. No, dobra. Mam teraz to taki mały fetysz. Która godzina? O, Mukuku zraba być. A, nie mogę się tego wszystkiego doczekać. Będziemy musieli znaleźć miejsce takiego spotkania. To miejsce jest okej, ale musimy znaleźć jakąś siedzibę, kanciapę, ale to spokojnie, ja się tym zajmę, mam mniej więcej takie miejsce na oku. W tym miejscu przedstawię wam cały plan i wszystko. Dokładnie o co chodzi z tą robotą, ale no mówię ci od razu, no to jest duże ryzyko. Ryzyko zawsze wiąże się z takimi pracami. Mam parę zleceń od mojego szefostwa i jedno z nich słyszałem, że trzeba kurwa zrobić mały skok na bardzo bogatą rodzinę. Trzeba będzie pewnie kogoś uprowadzić, zajebać samochód, no. I jeżeli mogę spytać, to kto jest twoim szefem? Szefem? Kto jest moim szefem? No. Czekoladowy czarny. To wiem o kogo chodzi. Słyszałam o nim pogłoski na mieście. Z czekoladowym czarnym obsalewać. Wolę nie odzywać w takiej sytuacji. Nie chcę się nigdy z nim spotkać. O, biegną chłopaki. To jest Ronaldinho. Kultura najpierw, kultura, rozumiecie? Jest. Zachować się. Dzień dobry. Dzień dobry. To są moi profesjonaliści. Mukuku i Ronaldinho. Miło mi poznać. Madi, miło mi. No sami profesjonaliści widzę, wszystko w porządku. Spokojnie, to tym ludziom można ufać, jak bowiem Mukuku, wejdź na drzewo, Mukuku wejdzie. To, Mukuku wchodzisz. Widzisz? Ale byłem Ronaldinho, zrób dookoła świata, to Ronaldinho zrobił. Prawda Ronaldinho? Zobacz. Jakie płuca? No to może się spierdolił z drzewa, ale na spokojnie. A widzisz to? Widzisz? Zrobił dookoła świata. Teraz mi trochę przykro, bo nie mam żadnych umiejętności. Spokojnie, w tobie też na pewno drzemie jakoś umiejętność. Leci. Dobra, słuchajcie, wszyscy musimy się tutaj zebrać i omówić go na pewien plan. W następnym tygodniu ja dojdę do pewnych informacji, kurwa, gdzie dostanę pewną dokładną datę, godzinę, gdzie wejść, jak skoczyć, po cichutku, załatwię kurwa każdemu sprawę, załatwię każdemu uzbrojenie, ciuchy, przedstawię cały plan na kanciapie. Trzymasz kiedyś spluwę w ręku? Nie. A boisz się trzymać spluwę w ręku? No, nauczę się do tego czasu, obiecuję. No, jeszcze zrobię sobie mały trening na butelkach w kanałach, tam będziemy ćwiczyć kurwa strzelanie do butelek, wszyscy się wyuczymy zajebiście strzelać. Przynajmniej to ja was nauczę, rozumiecie? Ja już kiedyś strzelałem, miałem kiedyś z tego piątkę. Jak już to wszystko ogarniemy, strzelanie do butelek, skradanie się, przechodzenie przez płot, kamuflowanie się w terenie, to będziemy gotowi wykonać kurwa największą misję w tym całym jebanym masie! Kurwa, wchodzicie w to? Mukuku umie ci kamuflować. Tak, ręce do góry, kto wchodzi. Nie, ręce tutaj ręce, inaczej cztery. Ale co? Gówno. Gówno. Okej, gówno. Gówno. Nie, bez sensu. Nie, bo chcemy krzyknąć, kurwa, chujoza! Chujoza. Na ten 4 odliczaj, tak? 4, chujoza! Dobra, teraz już nie możemy się nigdy rozłączyć, kurwa. Jesteście wszyscy na łączach, wymienicie się numerami, bo ja do was wszystkich mam numery. Zapoznajcie się tutaj z Madi, ona będzie też działała w naszej grupie kontrwywiadowczej. Dobra, wysadź Esa. No. Gdzie on jest? No, Mukuku się właśnie zakamuflował. Dużo przede mną nauki. A kiedy rozpoczniemy ten trening? Kiedy rozpoczniemy trening? Ja na jutro ogarnę kopyta. Jutro pójdziemy kurwa strzelać, pierwsza lekcja. Dobra, jutro mam jeszcze trening skradnięcia aut. Trening skradnięcia aut? A tak się składa, że jestem akurat w tym profesjonalistą. Ja nie potrafię w ogóle, ostatnio słowałam 10 wytrychów. Właśnie, ja mogę otworzyć auto każdym pierwszym wytrychem. Adi, jakbyś tu miała kogoś kto po taniości może załatwić jakieś kopyta, to możesz zawsze dać znać, ale ja też poruszę swoje kontakty. Wydaje mi się, że ja coś na pewno to znajdę. No dobra, ale to najwcześniej jutro. Jasne, bez pośpiechu. Godziny wieczorne, wtedy się zapiemy. A tymczasem muszę uciekać. Trzymajcie się wszyscy, miło było zmontować takie spotkanie. I dzięki Mani za pokazanie tej pracy. Też na pewno kiedyś będę chciał jeszcze raz tego spróbować. Pewnie, zapraszam jutro. O godzinie 22. Jaha. No to trzymajcie się, ja uciekam. Jasne, trzymajcie się.